do wspuda, rozpuda, żydkiejmy, wiżajny, prudziszki, gulbieniszki, szypliszki. Te wszystkie nazwy brzmią naprawdę smakowicie, bo taka jest ziemia suwalska. To jest przepiękny region, różniący się od wszystkich innych w Polsce, pagórkowaty, poprzecinany dolinkami, jeziorami, a tam najlepsza smażona stynka, najlepsza zupa z komosy albo pokrzywy, no i najlepsze na świecie kartacze, bo takich jak gospodynie suwalskie nie lepi nikt. A takich kartaczy trzeba zrobić 40, 50, ba, nawet 60, tylko po to, żeby ugościć, bo tacy też są mieszkańcy tej ziemi. Niezwykle gościnni, otwarci, ciepli, serdeczni, uśmiechający się do każdego. I może dlatego, kiedy wjeżdża się do dawnej stolicy województwa, wita wszystkich napis „Pogodne Suwałki”. I tu nie ma żadnej przesady. Skąd się wzięli Tatarzy na Suwalszczyźnie? Bo niżej, na Podlasiu, to wiadomo. Przybyli z wojskami carskimi. Tu się osiedlili, choć już teraz w tej chwili zostało niewiele tych rodzin, dosłownie parę. Główne skupisko takich Tatarów na Suwalszczyźnie to było w Raczkach. Tam zajmowali się oni rzemiosłem, garbowaniem skór, proste takie rzeczy, koniami, podkowaniem koni, a ja przybyłem tutaj, że tak powiem, za żoną. Co pan wyniósł z domu, jeżeli chodzi o kulinaria? W moim domu mama, jak i wcześniej babcia też były kulinarnie dosyć uzdolnione. Uczyły mnie od dziecka robić potrawy nasze tatarskie, które bywały u nas w domach głównie na święta. No i stąd takie zamiłowanie, bo kucharzem jestem z zamiłowania, nie z zawodu. Kuchnia tatarska nie dość, że smaczna, to jeszcze jest bardzo pracochłonna. To nie są proste dania. Ma pani rację, dania wymagają dużo przygotowania, głównie są dania mięsne, zabijane w ciasto, pierogowe, dania wymagające duszenia, przygotowania, są dania z wołowiny, jagnięciny. Pani mi powie, jaka jest różnica między cepelinami a kartaczami? Po prostu kartacze swojskie to jest ziemniaki tarkowane. Surowe? Tak, i potem trzeba wycisnąć i zaparzam gorąco wodą. Jak na 30-40 kartaczów, to tak pół litra gotującej wody i to dobrze wymieszać. A te cepeliny, no to dają trochę tak, tej ziemniaków, dają dużo mąki ziemniaczanej, no i dają jeszcze gotowanych ziemniaków. To wychodzą takie bardziej miękkie, ale nie każdy takie lubi, bo niektóre lubią takie, że ta ziemniaków prawdziwych, to można i na jutro, można je ładnie odgrzać, podsmażyć, to oni takie trwałe.